Witam bardzo serdecznie. Prowincja Hunan, miasto Xianxian, oddalone od Changshi około 65 km. Miałem możliwość uczestniczyć w obchodach 120-lecia szkoły, do której uczęszczał Mao Tse-tung. Możemy zobaczyć młodzież witającą absolwentów oraz innych przybyłych gości. A oto brama do zabytkowej szkoły, w której uczył się Mao Tse-tung. A zaraz koło niej rejestracja absolwentów. Także młodzież stoi z tabliczkami, na których jest rok ukończenia szkoły. A to aula, w której odbędzie się koncert inauguracyjny wraz z przemówieniami. I tak dla porównania, to nowy kompleks, a teraz zwiedzimy zabytkową szkołę Mao Tse-tunga, która znajduje się tuż obok. Staw dookoła szkoły, ładnie wszystko wygląda, cisza, spokój, akurat trafiliśmy w taki dzień, gdzie nie było turystów. Złote rybki, bardzo popularne w chińskich stawach. To pokój, w którym sypiał Mao Tse-tung za czasów nastoletnich. Klasa oraz ławka, w której siedział Mao Tse-tung. I pokój, w którym na co dzień się uczył. Przy tej bramie generalnie najwięcej Chińczyków robiło sobie pamiątkowe zdjęcia. A oto już sam powrót mój i Indźwina. Z racji tego, że chcieliśmy zwiedzić starą szkołę Mao Tse-tunga, musieliśmy się odłączyć od naszej grupy i wróciliśmy taksi motorowym. Zaledwie 65 km od Changshi, a taksówka tańsza o 3,5 juana na wejście, bowiem w Changshi jest to 8 renminbi, a w tej miejscowości 4,5. Także docieramy już do hotelu po niecałych 10 minutach jazdy i to by było na tyle. Pozdrawiam. Się cieszy, fuj.